godzinach. Dzisiaj z okazji odcinka 666 Pomocnych Tutów zainstalujemy sobie samo zło w Minecrafcie, czyli moda Evilcraft, w którym craftujemy różne itemy z krwi i też pojawia się wilkołak. Wow. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Oczywiście zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Evilcraft pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Tutaj mamy jakie itemy będą występowały i tak dalej. Już tutaj można kliknąć na wersję 1.7.10 do pobrania, ale jak zjedziemy w dół, to jeszcze będziemy widzieć, co tutaj trzeba zrobić. Tutaj jak klikniemy na to zielone, to pojawią nam się filmiki przedstawiające moda, które warto obejrzeć. No i oczywiście tutaj mamy sekcję download i tutaj mamy na 1.7.10, 1.7.2 i 1.6.4, jakby ktoś chciał wcześniejsze wersje. Klikamy tutaj na download for 1.7.10 i wtedy pobieramy najnowszy plik, albo klikamy tutaj na view all 34 downloads. Fajnie to powiedziałam, trochę po polsku, trochę nie po polsku. Wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę i tutaj mamy other downloads, klikamy i tu mamy wszystkie wersje do pobrania i oczywiście pobieramy najnowszą na wersję 1.7.10. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku z modem, potrzebne są jeszcze nam minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10, ale taki z końcówką minimum 1360. Jeżeli nie wiecie, jak zainstalować Forge'a na wersję 1.7.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10, takiego z końcówką minimum 1360. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge'a z końcówką 1152. A zatem pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję z końcówką, tak jak już wspomniałam, minimum 1360. Ok, no i co trzeba zrobić, żeby zainstalować moda? Musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się okazało, że się nie udała instalacja, gdyby się coś crashowało czy coś takiego. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera zawsze przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowany, no to co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods zainstalowane, zamykamy, wchodzimy do Minecrafta i czekamy, aż się uruchomi. Tak jak wspominałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1360. Klikamy play i czekamy dalej. I już mamy czarny ekran, zaraz będzie logo Mojanga. O, już jest. No i 3, 4, nie, o jest, wchodzimy w moc i tutaj mamy gdzieś tu mamy Evilcraft. Gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Mod dodaje specjalną rudę, zatem dobrze by było stworzyć nowy świat sobie, żeby jej daleko nie szukać.
A jak nie tworzycie nowego świata, no to ta ruda się pojawi w miejscach, gdzie was jeszcze nie było. Co nam ten mod tutaj dodaje? Wchodzimy w E jak ekwipunek. Na przykład pierścionki nam dodaje, które można kraftować w jakiś taki dziwny sposób. I jak klikniemy na to shiftem, to walk faster and more efficient. O, pozwala nam biegać szybciej, chodzić szybciej. A tutaj taki... O, maszynę z krwią polepsza o 1,5 raza. Także tutaj na pewno są te ciekawe rzeczy jakieś takie. To się w ten sposób... Matko Boska, jakiś zup... O, blood infuser, czyli jakaś taka maszyna z krwią. Jakieś takie dziwne dziwnostki tutaj są. Książki, jabłka czarne, jakieś takie... Kilofy ze szczęściem 10, Matko Boska, strasznie dużo. Także tutaj wszystkiego, w ogóle nie wiem, o co chodzi dokładnie w tym modzie. Wszystkiego dowiecie się, tutaj są pojemniki na krew. Jak widzicie, bluk nawet jest, shift for info. Coś tutaj. O. Miotła. Miotłę mamy. O, możemy sobie latać. O! Latamy na miotle. No, to prawdziwy diabelski przedmiot. Unosimy się nawet tak. Okej, pewnie się schodzi shiftem? Tak. Okej, czyli jak widzicie, miotła działa. Ją się robi w jakiś sposób? Nie, ją się zdobywa pewnie gdzieś. Shift for info. I can fly. I believe I can fly. No i tutaj jeszcze są właśnie takie różne różnistości. Gdzie te maszyny są? Jakieś bomby są tutaj. Okej, jak zrobimy creative, to też mamy tutaj wszystko, wszystko. Co to jest? Piedestał jakiś, pojemniki z krwią i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego dowiecie się, o, blood chest nawet jest. I co taki blood chest? O, z krwią. Dobra, wszystkiego dowiecie się w tych filmikach przedstawiających moda, na stronie, z której pobieraliśmy moda. A tutaj jeszcze są jajka. Zróbmy sobie tak. Jajka. Okej, mamy 3 jajka. To nam już nie będzie tutaj raczej potrzebne. 3 jajka zrobimy sobie jeszcze, bo ja oczywiście jestem na peaceful, normalnym. Powrót do gry. I mamy złego osadnika. Może jednak się zrobimy. To był ten... Ok, zróbmy się, żeby nas nie zabił od razu. Słyszycie, jakie odgłosy wydaje zły osadnik? Taki zły osadnik, jak jest pełnia księżyca, teraz nie mamy pełni, on zamienia się w wilkołaka. A takie coś, co lata, to nas broni przed tymi wilkołakami i złymi osadnikami, jak widzicie. A takie coś, to jest samo zło. Które też, przed którym też nas bronią te właśnie stworki. Zróbmy sobie na przykład nowy dzień i noc. O, już mamy pół. I dzień i noc. O, mamy pełnię. O, proszę. I się zamienił wilkołaka. Także... I jak widzicie, te stworki nas tutaj bronią przed tym. Dobra, czyli jak widzicie, mod działa. Samo zło tutaj biega i chodzi. Te maszyny z krwią, wszystkiego dowiecie się na temat tych maszyn z filmików, które są na stronie, z której pobieraliśmy moda.
No, a ja w takim razie kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniabd.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z wami jajkiem z tworka, a tymczasem pa pa. Hello.